ma stary, cześciolek, co tam ciekawego słychać, a nic ciekawego w sumie. Ale grałem przed chwilą i poznałem fajną koleżankę. U, u i co spodobała ci się? No, nie wiem właśnie, niby jest fajna, ale nie wiem czy to to. Jestem twoim przyjacielem, choć pomogę ci, ale jak chcesz to zrobić. Może na początek dodaj ją tutaj i zobaczymy jaka jest. Ej, dobra, ale w sumie wpadłem na pomysł. No, słucham, przyjacielu. Wkręcimy ją, że ty się w niej zakochałeś i zobaczymy, co ona zrobi. Ale myślisz, że to dobry pomysł? Oj, no, dawaj, co mi szkodzi, przecież ci ufam. No, ale to nie jest chyba w porządku trochę wobec niej. Ale my tylko ją sprawdzimy. Jeszcze mi to na dobre wyjdzie. No, dobra, skoro tak mówisz. To dodawaj ją. Cześć. Olek. O, jak miło, że pamiętasz moje imię. No, oczywiście, jak mogłabym zapomnieć o takim przystojniaku. Słuchaj, to jest mój kolega Kuba. Cześć Kuba, bardzo miło cię poznać. Cześć, ślicznotko. Chciałabyś może pograć w coś z nami? Z chęcią, ale umówiłam się z moją przyjaciółką. No to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ją tutaj dodała. Nie będziecie mieć o to problemu? No gdzie tam, będzie można to nazwać podwójną randką. Tylko, że ona ma chłopaka niestety. Czysto koleżeńska relacja też mi odpowiada. No dobra to dodaję. Cześciania, co to za ludzie? Słuchaj to są moi koledzy, są bardzo spoko, zapoznajcie się. O, hejka, miło mi was poznać. Cześć, jak masz na imię? Jestem Natalia, ale możecie mi mówić Natalka. To może na początek naszej znajomości pokażemy twarze? No, nie wiem. Ja uważam, że to świetny pomysł. No dobra, jak chcecie. Nie mam z tym problemu. To może ja zacznę. Ale jesteś przystojniak. Można powiedzieć, że gigachat. Co to znaczy? I tak nie zrozumiesz. Olek, jesteś bardzo przystojny. Haha, dziękuję. To dawaj teraz ty się pokaż. Mówisz masz. Ty też jesteś niczego sobie. O Jezu, dziękuję bardzo. No nawet, nawet. To jak co, ale fajna laska z ciebie. To patrz teraz Kuba. Na co mam patrzeć? No na mnie. Bez szału. Nie no, co ty mówisz chłopie, trzymaj się planu. Jakiego planu? Oj przepraszam, nie tu wysłałem wiadomość. A no dobrze, a co o mnie sądzisz? No przepiękna jesteś. Aniu jesteś słodka jak zawsze. Teraz moja kolej. Jesteś bardzo przystojny. Czemu byłeś tak negatywnie nastawiony do pokazywania twarzy? Wiesz co? Po prostu średnio to lubię. Jestem bardziej introwertykiem. Chłopie, jak można wstydzić się takiej urody? No już tak mam. Stary niezły z ciebie przystojniachła. To co chcecie teraz chłopcy, porobić, może w coś pogramy. Wiesz, co chętnie, ale najpierw muszę porozmawiać sam na sam z Kubą. No co jest mordo? Stary nie bądź niemiły dla Ania. Mieliśmy się trzymać planu, ale stary mi się natalka spodobała. Ty to mamy w sumie problem. A dlaczego? Bo mi też. No to jesteśmy w półce. No umawialiśmy się, że jak jedna dziewczyna nam się będzie podobała, to nikt tej okazji nie wykorzysta. Ano tak, męska solidarność. Dobra, wracajmy do nich. W tym samym czasie. I co sądzisz o chłopakach? No nie wiem, Kuba wydaje się być niemiły, ale jest bardzo przystojny. Za to Olek jest fajniejszy z charakteru, ale przegrywa starcie wizualne. Wiesz co? Jak najbardziej się z tym zgadzam. A kto ci się bardziej podoba? No koniec końców wolałabym Olka, a ty? No wiesz co, mamy problem. Dlaczego? Bo mi się też Oleg bardziej podoba. To co teraz robimy? No chyba nic, prawda? Ale on mi się bardzo podoba. No ale mi też. Proszę zostaw mi go, ty masz lepsze powodzenie u płci przeciwnej. Ech, no dobrze niech ci będzie. Witamy ponownie dziewczyny. Cześć przystojniaku. Cześć natalka. Cześć kuba. A myślałem, że do mnie powiedziałaś przystojniaku. No nie było tak ja tu też jestem, ale nie jesteś pępkiem świata, dlaczego jesteś dla mnie niemiły przepraszam chyba po prostu gorszy dzień natalka możemy porozmawiać sami no jasne posłuchaj, mamy problem, co takiego się stało oluś nie będę cię okłamywał o jezus podobałam ci się przyznaj no właśnie nie jak to. Znaczy, no, jesteś nawet spoko, ale nic od ciebie nie chcę. To po co mieliśmy rozmawiać sami? No, słuchaj mnie, a nie przerywasz. O, przepraszam. No i właśnie podobasz się Kubie. Ale on mi się nie podoba. Dlaczego? Przecież to świetny chłopak. Olek ty mi się podobasz. No to mamy problem. No, mamy, mamy. Nie wiem tak szczerze, co robić, daj mu szansę. To świetny chłopak, ale ja pragnę ciebie. Ale ja jestem do niczego. Kuba jest przystojniejszy. Ale ja pragnę ciebie, Olek. Ale mi się podoba Ania. A to zmienia postać rzeczy? No ta, tak jest. Nie kłamie. No dobrze, to dam szansę Kubie. Dziękuję bardzo. Jestem pewny, że się nie zawiedziesz. Co? Ja... Cześć Zosiu. Słuchaj, Wojtek, muszę ci coś powiedzieć. Ja tak samo. To może na trzy. Nie, moje jest ważniejsze. Uwierz mi, na raz, dwa, trzy będzie ciekawiej. Nie, ja mówię i koniec, kropka. No dobra, skoro tak bardzo chcesz. Ale musisz mi coś obiecać. Co takiego? Po prostu obiecaj mi, że się nie obrazisz. Ale co się stało? No, stała się rzecz straszna. Ale ja miałam dla ciebie pozytywną informację. Dobrze, nie obchodzi mnie to teraz, po prostu obiecaj. Nie mogę obiecać ci nic. Ech, no dobrze. No to mów, bo się zestresowałam. Obiecaj. No dobrze, obiecuję. Zdradziłem cię. Co? Jak mogłeś? No przepraszam. Z kim? Właśnie tu jest problem. Jak to? Z Magdą. Przecież to moja najlepsza przyjaciółka, jak mogłeś mi to zrobić? Miałaś się nie obrażać. No ta, a ty obiecałeś, że mnie nie zdradzisz. A co chciałaś mi powiedzieć z ciekawości? A tak się składa, że wygrałam milion robuxów i chciałam się z Tobą podzielić. O Boże, Zosiu, ja żartowałem. Śmieszny żart, teraz to spadaj. Boże, co ja zrobiłem? No co, zrobiłeś głupotę, teraz musisz cierpieć. Daj mi szansę. Ta jasne, beka z ciebie typie. Jak macie ciekawe pomysły na historyjki, piszcie w komentarzu. Jak chcecie, żeby Wasze imię znalazło się w historyjce. Również zapraszam do komentowania, jeżeli film się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. A no i oczywiście, koniecznie musisz walnąć dzwona. Zapraszam do innych historyjek, miłego dzionka wszystkim.